proszę nas wprowadzić do gabinetu ministra. Nie mam położenia. Proszę pana. Posłowie Grzegorz Posłowie. Proszę pana. W trybie interwencji poselskiej przyszło do ministerstwa dwóch posłów. Chodźmy, panie Robercie. Pan Zdzisław Obiedziński. Proszę. Pan pełni tutaj czynności niezbędne do wykonywania mandatu posła. Proszę wyjść, panie pośle. Nie ma zgody na wejście. Oczywiście, że tak. Proszę nie filmować. Pan Obiedziński naruszył nietykalność cielesną posła. Proszę o to, proszę, żeby pan pośle, prowadził mnie do gabinetu ministra. Proszę, panie pośle, proszę tutaj. Ja zadzwonię i resztę załatwimy czynności. Tak, proszę dzwonić. Być. Ale to proszę tam do tego. Zaczekajmy. Nie, proszę. Mamy pana pozycję. Tak, żeby formalności stało się zadość, proszę mnie zidentyfikować jako posła. Zaraz już zapiszemy. Zapisz numer legitymacji i wszystkie na ręce. Legitymacja numer 34. Ma pan jakiś ze mną pan poseł Robert Winnicki. Panowie Molenda i Grabarczyk są naszymi asystentami, wykonują tutaj czynności niezbędne do wykonywania mandatu poselskiego. Działamy w myśl ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Prowadzimy interwencję poselską. Przyszliśmy tutaj do gabinetu ministra urzędującego w teorii w tym gmachu. Panowie rzucili się na nas, żeby stanąć nam na drodze, przy czym ten pan dopuścił się naruszenia mojej nietykalności osobistej. Najwyraźniej, jak sądzę, to jest pewnie okoliczność łagodząca, wprowadzony w błąd przez swoich tutaj przełożonych i nieświadom stanu prawnego, w jakim działamy. To pierwsza rzecz. Proszę zatem, jeśli łaska, pouczyć pana, żeby w żadnym wypadku nie napierał na mnie ciałem i żeby w żadnym wypadku nie wykonywał żadnych akcji fizycznych na mnie nakierowanych. Proszę również o wylegitymowanie tutaj obecnych pracowników ministerstwa. Chodzi o tych dwóch panów. Tak. I bardzo proszę o asystowanie nam w dalszym toku interwencji poselskiej. Ja rozumiem. Jesteśmy tutaj w oczekiwaniu.